Dzień dobry, witamy Was w naszym dzisiejszym webinarze z Mateuszem Oktawą, naszym ekspertem od brand managementu. Na początek chcielibyśmy zapytać, czy nas widać, czy nas słychać. Takie klasyczne pytanie na Zoomie, ale warto je zadać, bo no by było szkoda, gdyby ominęły Was takie wartościowe informacje przez kłopoty techniczne. Także czekamy niecierpliwie na jakieś potwierdzenie na czacie, że to, co do Was mówię, widać i słychać. Super. Mam nadzieję, że prezentację też widzicie. W tym momencie widać na niej logo naszej szkoły biznesu Laba. Jest OK. Wspaniale. Słuchajcie, zanim zaczniemy, zanim się wszyscy zbierzemy, chciałem troszkę Wam powiedzieć, jak będzie wyglądała formuła dzisiejszego spotkania. Generalnie Mateusz, jako nasz ekspert, przygotował dla Was bardzo konkretny, mięsisty, merytoryczny program, z którym się podzieli. I ta część merytoryczna będzie trwała około godziny. I tutaj odpowiemy sobie właśnie na to tytułowe pytanie webinaru, czyli ile P powinien mieć nowoczesny marketing mix. Moja prośba jest taka, żebyście cały czas jakby pytania, które Wam się urodzą, możecie je pisać na czacie, czy też przez moduł Q&A. Ja je będę zbierał. I ostatnie pół godziny poświęcimy sobie na sesję Q&A, gdzie po prostu przerobimy te wszystkie pytania, zrobimy taki brainstorm i tutaj warsztat z Mateuszem, on na pewno bardzo chętnie podzieli się ze swoimi przemyśleniami, odpowiedziami, także to wydaje mi się po prostu, że to będzie dużo, dużo ciekawsza formuła, ponieważ na wiele odpowiedzi na Wasze pytania może pojawić się po prostu w trakcie prezentacji. Więc jeżeli Wam się coś urodzi, napiszcie na czacie, ja to zapiszę, wrócimy do tego na sam koniec, natomiast odpalimy tak z pełną mocą tą sesję ostatnie pół godziny, czyli za około 60 minut. Także mam nadzieję, że jesteście gotowi na konkretną dawkę wiedzy, siedzicie sobie wygodnie z jakąś kawką czy wodą pod ręką i ja oddaję w tym momencie głos Mateuszowi. On opowie, dlaczego właśnie od niego warto się uczyć technik brand managementu. Cześć, dobry wieczór. Dzięki Dominik za to wprowadzenie. Bardzo miło Was wszystkich poznać. Za chwilę będziemy mieli okazję, żebyście powiedzieli coś o sobie. Chciałem zaznaczyć tylko taką jedną zasadę współpracy dzisiaj na nasze spotkanie, bo chciałbym, żeby ono było w bardzo zbliżonej formule do tego, jak to wygląda na kursie. Więc od razu muszę Was ostrzec. Będę chciał, żebyście trochę używali czatu, żebyście byli tam aktywni, bo też mam kilka pytań do Was, też chcę znać Waszą perspektywę, więc to będzie dialog. I tu mam jedną prośbę, jak możecie otworzyć czat, tylko zaznaczyć, tam gdzie się pisze wiadomości, jest takie okienko, żeby one były do wszystkich, a nie tylko i wyłącznie do gospodarza i panelistów. Dzięki temu nam na pewno będzie się łatwiej dzisiaj rozmawiało. I witam Was na spotkaniu na temat P w marketingu. Na pewno słyszeliście takie słowa jak marketing mix, 4P, wiecie kim jest Kotler. Jestem przekonany, że bardzo, bardzo dużo już wiecie na ten temat. Ja chciałbym Wam dzisiaj to opowiedzieć z trochę innej strony, też wciągnąć Was w pewne przemyślenia, jak podchodzicie do tematu marketing mixu dla swoich marek i przede wszystkim zainspirować Was może do zrobienia czegoś inaczej. Także zaczynamy. Po pierwsze poznajmy się. Najpierw będzie o mnie, za chwilę o Was. Ja nazywam się Mateusz Oktaba. Do niedawna byłem senior brand managerem w Johnson & Johnson. Dzisiaj zajmuję się bardziej sprzedażą, i zajmuję się sprzedażą do aptek, więc to jest dla mnie trochę nowa rzeczywistość. To jest taka bardzo rozrywkowa część myślę kariery w korporacji, że czasem przychodzi ten moment, żeby spróbować czegoś innego i właśnie ja mam tę okazję dzisiaj przełożyć moje doświadczenie projektowe, moje doświadczenie marketingowe na współpracę z handlowcami w terenie. Słuchajcie, niesamowita sprawa. Jeżeli będziecie mieli okazję znaleźć się na kursie, myślę, że na pewno więcej usłyszycie o moich doświadczeniach na ten temat. I to też jest taka historia o brand managementie, że oczywiście możecie widzieć swoją ścieżkę zawsze w marketingu, ale też brand management i w ogóle zarządzanie markami, zarządzanie marketingiem, to jest taka fajna pozycja wyjściowa też do innych pozycji, szczególnie w dużych firmach. Także też z tego punktu widzenia chciałbym, żebyście w ramach tego kursu nabyli umiejętności, które są dość uniwersalne, które mają dużo wspólnego z zarządzaniem marką, ale też mają przełożenie na przykład na strategię firmy. No ale zanim o kursie, to chciałem, żebyśmy się poznali. I tak jak mówiłem, będziemy sporo korzystać dzisiaj z czatu, więc zaraz będziecie musieli coś mi napisać, ale tu mamy taką macierz. Ona jest strasznym uproszczeniem, ale to są takie dwie osie. Jedna oś to jest od startupu
albo jednoosobowej działalności gospodarczej do korporacji, więc chciałbym, żebyście mi powiedzieli, w jakiej wielkości organizacji pracujecie. A druga to jest na temat waszej roli. Czy w tym momencie bardziej zajmujecie się marketingiem, czy w tym momencie to wy jesteście tym przedsiębiorcą albo na przykład CEO swojej własnej firmy. Także mam jedną prośbę, jest nas całkiem dużo, bo już prawie 70 osób. Chciałbym, żeby każdy z was napisał jedną z tych czterech cyfr na czacie. Jeżeli w tym momencie bardziej się czujecie, że jesteście w startupie, jesteście tam menadżerem, jedynka. Jeżeli startup i przedsiębiorca, dwójka i tak dalej, to też mi da spojrzenie, gdzie lądujecie. Na razie widzę dużo trójek, trochę jedynek, ale zdecydowanie dużo trójek, parę dwójek widzę. Na razie żadnej czwórki jeszcze nie zobaczyłem. Ale jest Aśka, dobrze. Słuchajcie, to mamy naprawdę duże, różnorodne towarzystwo. Tak jak widzicie, ja troszeczkę się zaznaczyłem tutaj na tej granicznej linii, bo gdzieś nie do końca już dzisiaj jestem event managerem. Bardziej pracuję w korporacji, bardziej w tym momencie zajmuję się sprzedażą, ale cały czas gdzieś ten marketing jest bardzo bliski mojemu sercu i zresztą jest ogromne nałożenie się tych funkcji sprzedażowych i marketingowych. Ale super was poznać. Słuchajcie, naprawdę bardzo się cieszę, że mamy strasznie różnorodną grupę. Nawet całkiem sporo jest czwórek, więc widzę, że byliście trochę bardziej nieśmiali na początku, ale daje nam to ciekawe spojrzenie. Ciekaw jestem waszych wniosków. Mam taką jeszcze jedną prośbę. Niech ten czat pozostanie aktywny. Jeżeli w trakcie macie jakieś pytanie, ale do prezentacji, nie na temat kursu, wrzucajcie też tutaj, postaram się włączyć to w tok samej rozmowy, bo to też będzie o waszych oczekiwaniach, to też pozwoli mi bardziej dobrać treści do tego, czego potrzebujecie. I z drugiej strony, jeżeli będzie jakiś punkt, który uważacie, że widzicie to inaczej, wymaga komentarza, też prośba, wrzucajcie tutaj te komentarze, nawet jeżeli nie będziemy w stanie się odnieść ze względu na czas. Wybaczcie, ale Dominik jest nieubłagany, zaproponował godzinę, też nie chciałbym wam przeciągnąć tego czasu, ale na pewno ten element dyskusji też może zostać na czacie. To miło mi was poznać, mówię. Słuchajcie, strasznie różne środowisko. Znamy się już teraz. I teraz mam do was jedno pytanie. To jest jedno bardzo ważne pytanie. I to jest bardzo fajna rola, bo wy mi będziecie mówić, co ja mam pisać. I chciałbym was zapytać, co waszym zdaniem robi brand manager? Jak możecie mi dać takie słowa klucze, słuchajcie, jednym słowem. Bądźmy zwięźli. Ale potrzebują takich 5-10 rzeczy, które waszym zdaniem robi brand manager. I mam pierwszą, budowanie marki. Siła marki. Co jeszcze? Buduje. Dobra, cały czas jesteśmy w budowaniu i sile marki. Co dalej? Kierunek rozwoju i strategia marki. Budowa strategii. Słuchajcie, bardzo mi się już to poda, że to padło w tym momencie. Budowa strategii pisze. Pisze wizerunek. Koordynacja działań. Pojawiło się też rebranding i tone of voice. Myślę, że one się trochę łączą też z wizerunkiem, więc to zostawię tutaj. Pojawił się też bardzo ważny tekst, słuchajcie, budowanie wartości. Bardzo ciekawe też spojrzenie. Piecza nad spójnością na wszystkich kanałach. Wspaniałe w ogóle stwierdzenie. Ja bym zapisał jako spójność, przepraszam, bo oczywiście dużo rzeczy się pojawia, ale spójność to też jest taki kawałek, który brand manager trzyma w swoim ręku. Amadeusz też napisał, że brand manager zarządza strategią oraz budżetem na markę. Słuchajcie, budżet, bardzo ważny kawałek, jakby nie patrzeć. Coś jeszcze, analiza rynku, o, bardzo ciekawe. O otoczeniu jeszcze nie było. Misja firmy, super Gabriela, dzięki, bo to też jest ważne, słuchajcie, to co Gabriela napisała, to jest misja firmy, czyli tak naprawdę brand manager wpływa na misję firmy. Matea, jak najbardziej zarządzanie marką. Myślę, że zarządzanie to też jest słowo, które jeszcze tu się nie pojawiło. Określanie celów marketingowych i firmowych. Badanie trendów, bardzo fajne. Dobra, słuchajcie, jeszcze dwie rzeczy wpisuję i myślę, że będziemy szli dalej, więc jeszcze jak macie jakiś pomysł, piszcie szybko. Narzędzia, dziękuję bardzo. Bardzo. Bardzo ważna rzecz, o której czasem zapominamy, że jak już jesteśmy brand managerem, to są ludzie, którzy korzystają z naszych narzędzi. Benchmarking, rozwój zespołu, dziękuję bardzo. To często jest
to, że event manager jest też menadżerem zespołu, nie? Odpowiedzialność za przekaz, super. Dobra. Dopisuję dwie ostatnie rzeczy, czyli ambasador i zarządzanie portfolio. No i zobaczcie, co nam z tego wyszło. Nam wyszło całkiem sporo. Zapisuję tylko ten kawałek, żebym mógł wam wysłać razem z materiałem po zajęciach to, co napisaliście. No zobaczcie, wyszło nam całkiem sporo ciekawych tematów. Czy gdzieś, oczywiście zaczyna się od budowania, zarządzania marki, ale to ma dużo większe przełożenie, bo to jest też budowanie strategii, określanie celów nie tylko dla marki, ale dla całej firmy. To jest też rozwój zespołu, to jest wpływ na misję firmy. To jest też odpowiedzialność za przekaz. To jest też rozumienie, gdzie jesteśmy. Benchmarking, analiza rynku, badanie trendów. To jest też dawanie narzędzi innym. Słuchajcie, ja na przykład w roli brand managera bardzo współpracowałem ze sprzedażą i dawałem im narzędzia, informacje o tym, jakie mamy kampanie, co się dzieje, żeby stymulować odsprzedaż moich produktów z półki. I właśnie to jest bardzo istotne miejsce. Słuchajcie, brand manager robi bardzo dużo. Brand manager robi prawie wszystko. Robi też analizy często finansowe. Słuchajcie, no ja z Excelem więcej pracowałem niż z PowerPointem momentami. Sprawdza, czy to, co robimy, jest rentowne. Gdzieś jest bardzo dużo rzeczy, które jest w tej roli brand managera. I to, co jest ważne, bycie brand managerem wymaga naprawdę zróżnicowanego zestawu umiejętności, zestawu wiedzy, który pomaga to realizować. Zobaczcie, ile tu jest ról, ile tu jest różnych elementów z tym związanych. I właśnie gdzieś to sprawia, że brand manager ma strasznie wyjątkową rolę. Ja tak się zastanawiałem gdzieś nad swoją rolą, też w ramach swojego rozwoju kariery, jak próbowałem to umiejscowić. Gdzieś mi wyszły... A, przepraszam, muszę tylko wyczyścić nasz ekran, żebyście widzieli to, co jest już napisane i to, co powinniście wiedzieć. Słuchajcie, właśnie gdzieś mi wyszło z takich moich obserwacji, z tego, w jaki sposób pracowałem z innymi osobami, też z innymi brand managerami, że są takie trzy obszary, które łączą te różne rzeczy, które robi brand manager. I to są takie trzy obszary kompetencyjne. I gdzieś ja zawsze uważam, że to jest to, co wyróżnia brand managera, osobę, która zarządza marką, od innych. Po pierwsze, to jest łączenie kropek. Zobaczcie, tam dużo powiedzieliście o tym, że brand manager, nawet ostatnie słowo na czacie teraz, to jest brand manager, to jest integrator. Brand manager łączy różne fakty z rynku i tworzy z tego propozycję dla swojego klienta albo konsumenta. Brand manager zarządza portfolio, czyli musi widzieć różne rzeczy, które są w portfolio. Czasem ma cały portfel marek. Ja pracując w Unilever od początku praktycznie nie pracowałem na jednej marce, tylko na kilku jednocześnie, więc tam jest dużo o połączeniu tego i rozumieniu połączeń między tymi rzeczami. Także brand manager jest bardzo o łączeniu kropek, bardzo o rozumieniu swojego otoczenia, ale też łączeniu różnych ludzi w organizacji, bo brand manager często odpowiada za duże projekty. Wdrożenie nowego produktu, nawet jeżeli jesteście niewielką firmą, nawet jeżeli jesteście marką produkującą super ekokremy w szklanych słoikach, mieliśmy taką osobę na poprzedniej edycji kursu, to i tak macie cały zespół, który jest zaangażowany we wdrożenie nowego produktu. I brand manager łączy te osoby. Łączy osoby odpowiedzialne za design produktu, łączy osoby odpowiedzialne za to, co w tym słoiku jest. I łączy też to ze sprzedażą, żeby sprzedawcy, którzy potem idą zaoferować to Rossmanowi, wiedzieli, co tam jest. Także też daje narzędzia, mówiliście o tym przed chwilą. Druga rola brand managera, która jest szalenie ważna, to jest otwieranie nowych drzwi. Znowu tam padło przed chwilą stwierdzenie, że brand manager odpowiada za misję firmy, za cele. Ja uważam, że brand manager też pokazuje rzeczywistość. Brand manager trochę jest osobą, która tą rzeczywistość ma przewidywać, połączyła kropki, połączyła fakty i ma jakąś wizję, co się stanie i otwiera te drzwi. Nie wiem, czy widzieliście ostatnio, ale zakładam, że wszyscy raczej bywacie w sklepach spożywczych, ale ostatnio pojawiło się z marki Piątnica. Kojarzycie na pewno markę Piątnica. Dajcie jedynkę na czacie, jak kojarzycie Piątnicę, dwójkę, jak nie.
Dobra, kojarzę cię, ufnie. Czasem sprawdzam takie rzeczy, bo to może być moja bańka, że ja myślę, że coś jest oczywiste, a wcale nie. Słuchajcie, nawet to piętnica wypuściła, piętnica jest mleczarnią przede wszystkim, nie? To jest, firma nazywa się OSM, Piątnica. Czyli nie wiem, czym jest OL, na pewno SM to jest spółdzielnia mleczarska. Okręgowa spółdzielnia mleczarska. Słuchajcie, Piątnica ma teraz mleko roślinne. Kto to wymyślił? Zakładam, że to były jakieś osoby, które mniej lub bardziej wypełniały event managera i powiedziały, patrzcie, mamy coraz więcej konsumentów, którzy albo ze względów zdrowotnych, albo ze względów etycznych nie chcą mleka zwierzęcego i chciałyby roślinną alternatywę. Przecież my mamy super markę, mamy super obecność w sklepie, mamy super sprzedaż, która egzekwuje te rzeczy, chodźcie, zrobimy mleko roślinne. I to nie takie jak wszyscy, że jest w kartonie, za 12 zł na półce jak Alpro. Nie, nie, nie. My zrobimy takie mleko, jak my zawsze sprzedawaliśmy, czyli to, co jest w lodówce. Jest świeże, no bo mleko w lodówce ogólnie daje takie poczucie, że kupuję coś świeższego. No bo jak wyciągam z lodówki, no to i z krótką datą przydatności, no to przecież musi być trochę lepsze. No i teraz jestem ostatnio w Biedronce, jest mleko owsiane z Piątnicy. Kupiłem, słuchajcie, świetnie się pieni. Nie najgorsza rzecz. I ktoś otworzył nowe drzwi. I o tym też jest bycie właśnie marketerem. Mówienie, co jest przed nami. Jak wykorzystać to, co się dzieje na rynku, jak wykorzystać te obserwacje do tego, żeby zwiększyć też wartość naszej firmy. I to jest też takie wyznaczenie kierunku. I trzecia i moim zdaniem najważniejsza rzecz, dobra, może nie najważniejsza, ale taka, bez której te dwie pozostanie poprzednie się nie staną, to jest sprawianie, że rzeczy się dzieją. Marketer to jest project leader, marketer to jest manager zespołu, marketer to jest osoba, która musi przekonać swój zarząd, że warto jest w coś zainwestować. I to jest cały zespół umiejętności związanych z project managementem, ale też z komunikacją ze swoimi stakeholderami. To jest zarządzanie finansami, to jest rozumienie rentowności i sprawienie, że te rzeczy są możliwe. Jak tworzycie nowy produkt, to naprawdę to wy musicie się zastanowić, czy to się wszystko spina finansowo i czy warto tak inwestować. Czy korzyści przeważają koszty. I to wy idziecie potem do swojego szefa i mówicie, drogi szefie, mamy super pomysł, jak zarobić dodatkowo dla firmy, przeznacz nowy super pomysł na projekt. Mleko owsiane, Piątnice. I to wy jesteście motorem działań. Spinacie te rzeczy, łączycie kropki, otwieracie nowe drzwi, a potem sprawiacie, że rzeczy się dzieją. I trochę na te trzy filary będzie odpowiadał ten kurs. Też tak chciałem wam tylko to zajawić, że też te rzeczy, które się dzieją, gdzieś zawsze będziemy podciągać pod jedną z tych trzech kategorii. Bo to będzie łączenie kropek, czyli trochę odpowiedzenie na to, gdzie szukać informacji, jak je syntezować. Otwieranie nowych drzwi. Tu będzie dużo inspiracji, nowych modelach i trochę innym podejściu. Jedynie rzeczy inaczej. I sprawianie, że rzeczy się dzieją, czyli też egzekucja, czyli działanie. Dzisiaj będzie bardziej o tych dwóch pierwszych filarach. O łączeniu kropek i otwieraniu nowych drzwi. I myślę, że tak, możemy już wejść powoli w wykład, patrząc na to, że już jesteśmy po pierwszych 10 minutach. Padło pytanie na czacie, czy dostaniecie prezentację po szkoleniu. Z tego, co wiem, proszę Dominik, popraw mnie, jeżeli się mylę, ale powinniśmy, raczej wysyłamy materiały po spotkaniu dzisiejszym, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, część merytoryczna będzie wysłana, sesja Q&A jest dostępna tylko na żywo. Dla tych, którzy wytrwają w tej wieczornej porze z nami, jako bonus. Doskonale, dziękuję Ci bardzo. Myślę, że to jest istotne, bo tak jak Maty napisała na czacie, pytanie jest o to, jak zaawansowane notatki robić, więc mam nadzieję, że to pomoże. Lećmy. Po tym przykrótkim wprowadzeniu, słuchajcie, teraz mięso, co będzie na dzisiejszym webinarze? Po pierwsze, odpowiemy sobie, jaka jest rola marketing mixu w budowaniu marki. Po drugie, chciałem Was przypomnieć przez taką historię, dlaczego się zaczęło 4P i dlaczego się kończy na 4C. Może to znacie, może nie, ale ja też trochę chcę powiedzieć, dlaczego tak to wygląda. Chciałbym Wam pokazać kilka case studies marek, które różnie podchodzą do tych modeli. I na koniec taki punkt jeszcze, jakie są implikacje dla rozwoju mojej marki. Co możecie z tego wziąć? Do czego mogę Was dzisiaj zainspirować? Swoją drogą muszę Wam zdradzić jedną rzecz i troszeczkę mogę Wam zepsuć życie tym, ale to może sprawić, że dzisiaj zaczniecie myśleć trochę inaczej o tym, z czym pracujecie, o markach. Mam nadzieję, że to tylko i ubogaci waszą perspektywę, ale mogę wam powiedzieć przykład z kursu, bo to są tematy, które też na kursie się pojawią, w trochę innej formie, ale też się pojawią. Na kursie jedna z osób po tym spotkaniu
zupełnie zmieniła pomysł na swoją markę. To akurat była osoba, która planowała stworzyć własną markę odzieżową, miała już jakieś założenia i gdzieś to spotkanie trochę wywróciło jej myślenie do góry nogami. I wywróciło bardzo fajnie, bo myślę, że potem jak widziałem postęp tego, jakie były pomysły na tę markę w pracach domowych, uważam, że to naprawdę sporo zmieniło i jest bardzo ciekawy przykład. Strasznie kibicuję tej osobie i strasznie mam nadzieję, że to są rzeczy, które sprawią, że odniesie sukces. Także chciałbym, żeby też wam trochę wywróciło myślenie. Może nie tak, że coś będziecie chcieli koniecznie totalnie zmieniać, a może jedną rzecz uda wam się dzisiaj po dzisiejszym webinarze inaczej zrobić. No i już wchodząc do tego wszystkiego, ja mam jedno ostatnie tylko pytanie. Bo zobaczcie, powiedzieliśmy sobie, co robi Brand Manager, to wy powiedzieliście w sumie, nie? Ja tylko byłem przekaźnikiem. Powiedzieliśmy sobie, jak to robi, że mamy te trzy filary. To słuchajcie, to jeszcze jedno moje pytanie, dlaczego Brand Manager wykonuje swoją pracę? Dlaczego to robicie? Jeżeli jedna, dwie osoby coś napiszą na czacie, ja bardzo chętnie się tym podzielę na forum, ale zacznę mówić jeszcze ze swojej strony. Bo na przykład ja tą pracę wykonuję, bo uwielbiam ludzi. Uwielbiam słuchać o ich potrzebach, słuchać o ich życiu, zderzać się z tym i na tej podstawie coś wymyślać nowego. Oferować im coś innego, coś ciekawego, coś, co gdzieś wzbogaci ich życie. Bo takie służenie klientom, służenie konsumentom dla mnie jest szalenie ciekawe. A też przy okazji bardzo lubię mieć przy tym poczucie, że dostarczam super wartość dla mojej firmy. Że te pomysły, które mam, są bardzo, ale to bardzo przekładalne na zyski. Tak po prostu. Więc to są gdzieś dwie takie rzeczy, które bardzo mnie w tym kręcą. Powiem wam tutaj przykład, jak kiedyś pracowałem nad marką TZME. Launchowaliśmy markę, która jest globalna, ale musieliśmy to zrobić w Polsce. Ja tak uwielbiałem w ramach przygotowania do launchu spotkania z klientami, z konsumentami, żeby zrozumieć ich potrzeby, bo to nam dało lepsze podstawy, jak tą markę wprowadzić. Ten launch na pewno mógł być sukcesem i to sukcesem finansowym dla firmy, bo ja mogłem posłuchać ludzi, którzy kupią te produkty. Miałem okazję pójść na spotkanie z jednym z naszych klientów, z siecią Rossmann i posłuchać, jakie mają podejście do kategorii pielęgnacji włosów i przełożyć to na to, żeby to był naprawdę fajny, rentowny projekt. Ale widzę, że to są też inne powody. I Martyna już napisałaś, że chcesz mieć wpływ na rzeczy. Agnieszka też mi się to strasznie podoba. Agnieszka mówi, że ktoś musi i przy okazji bycie brand managerem rozwija kreatywność. W sensie święte słowa. Myślę, że to, co chcę, żebyście wyciągnęli z tego, o Maciek jeszcze dziękuję za to stwierdzenie, brand manager robi to, co robi, bo ma potrzebę tworzenia. To są super rzeczy, to są super drivery. Zastanówcie się, dlaczego wy też to robicie, jakby co jest dla was w tym, oprócz oczywiście pensji albo zysków z firmy, jeżeli jesteście brand managerem dla swojego własnego biznesu, zastanówcie się, co wy z tego macie. Co w tym jest dla was, jaką waszą wewnętrzną potrzebę to spełnia. Czy tworzenia, czy właśnie rozwoju i kreatywności, czy potrzebę wpływu, czy jak dla mnie po prostu to potrzebę obserwowania gdzieś tam z ludźmi i satysfakcji. Każda odpowiedź jest dobra, ale pomyślcie, dlaczego to robicie. I to, co wam chciałem powiedzieć, bo to się gdzieś łączy z tym moim, dlaczego ja to robię. Ja bardzo lubię ludzi, dla których tworzę rzeczy. Ja ogólnie lubię pracować z ludźmi, uwielbiam naprawdę prowadzić projekty, uwielbiam też słuchać konsumentów, słuchać klientów i gdzieś dostarczać rzeczy, które są potrzebne. Ja strasznie to teraz przekładam na swoją pracę w sprzedaży, żeby jednak dostarczać wartość, ale tak, moim takim dlaczego ja to robię, to jest dostarczanie wartości. Dlatego wam chciałem opowiedzieć o propozycji wartości. Słuchajcie, propozycja wartości, strasznie wspaniały temat. Bo to jest taka relacja między tym, czego potrzebują ludzie, którym służymy, a tym, co my tworzymy. I to jest taka rzecz... Och, jest to, przepraszam, ale mój zegarek się odzywa, Siri się odzywa na zegarku. W każdym razie to jest bardzo ważna relacja między tym, komu służymy, a co chcemy stworzyć. Bo żyjemy w erze, gdzie te produkty naprawdę są spersonalizowane, że nie sprzedajemy rzeczy po prostu. Tylko sprzedajemy rzeczy, które odpowiadają na konkretne potrzeby. Tak tworzymy wartość w rynku. Oczywiście. Możemy pracować w generycznej kategorii. Możemy pracować w kategorii, gdzie wszystkie produkty są bardzo podobne i to reklamuje, wyróżniamy. No moja ukochana kategoria, słuchajcie, to jest po pierwsze papier toaletowy. Uwielbiam kategorię papieru toaletowego, gdzie kreowanie marki naprawdę w 100% prawie się
wszystkie na reklamie. Jakby każdy produkt, każdą innowację w tym, marka własna jest w stanie skopiować od razu. Nieważne, ile to będzie warstw, grubość rolki, wzorki, które są na tym. To są rzeczy do skopiowania. Więc naprawdę bycie welwetem w tym świecie, który buduje swoją markę przez małe szczeniaczki golden retrieverów, niesamowicie trudne. Bo ciężko jest budować kategorię tylko i wyłącznie reklamą. Więc ja zawsze w tym, co robię, szukam moich możliwości na budowanie tej propozycji wartości. Nie zawsze to jest łatwe, bo jak się pracuje w globalnej korporacji, tak jak ja pracowałem w Unilever czy w Johnson & Johnson, my najczęściej w Polsce sprzedajemy produkty, które są stworzone zupełnie na innym rynku. Mamy globalne portfolio bardzo podobnych produktów. Możemy mieć jakieś jeden, dwa warianty, które są bardziej lokalne, możemy mieć jakąś małą, lokalną markę, ale tak ogólnie te firmy opierają się na globalnym portfolio. Więc to jest dużo wyzwań. A gdzieś zawsze warto widzieć, jaka jest w tym wartość i też to wykorzystywać. No bo gdzieś ta propozycja wartości to jest w ogóle, ja jestem wielkim fanem takiego wydawnictwa chyba, to jest wydawnictwo Strategizer. Strategizer tworzy strasznie wielką bazę różnych modeli, między innymi Business Model Canvas, czy Empath i Map Canvas, czyli takie mapy na przykład empatii mojego klienta albo mapa mojego biznes modelu. I oni stworzyli też taką mapę właśnie propozycji wartości. I ta propozycja wartości ma dwa segmenty. Jeden to jest to, gdzie jest nasz klient, to jest to kółko. No i wiemy, co może zyskać, to są the gains, co go boli, jakie są jego pains, co musi zrobić. I z drugiej strony spotykamy się lustrzenie z naszym kwadratem propozycji. Czyli odpowiedzią na to, co musi zrobić, są produkty i usługi. To, co kreuje zysk jego, to, co kreuje jego radość, ale też to, co pozbawia go bólu. Czyli weźmy sobie, że mamy naszego klienta, który mieszka bardzo, bardzo daleko. Nie ma w tym momencie zasięgu ani internetowego, ani w tym momencie, Boże, nie ma zasięgu komórkowego, ani w tym momencie nie ma żadnego internetu, do którego by się podłączyć. Po prostu jest wykluczony z rzeczywistości. No mieszka sobie w tym momencie w na przykład okolicach Kłodzka. Niedawno tam spędzałem wakacje i naprawdę z zasięgiem były problemy. Im bardziej jeszcze byliśmy blisko granicy. Więc to jest straszny ból dla tej osoby. Za to może dużo zyskać, bo może zyskać kontakt ze znajomymi, może zyskać też wiedzę potrzebną z internetu. Te wszystkie rzeczy funkcjonują. Więc to, co chciałby zrobić, chciałby otrzymać dostęp do internetu. No i tutaj pojawia się Elon Musk ze swoim Skylinkiem, który kosztuje chore pieniądze na dzień dzisiejszy. No ale prawda jest taka, że po pierwsze dostarcza mu internet satelitarny, który działa z jego miejsca zamieszkania, co pozbawia go bólu tego braku kontaktu, braku wiedzy, daje mu cały ten dostęp. Więc w tym momencie tylko i wyłącznie, jeżeli ta osoba ma wystarczające środki, będzie w stanie to kupić. Paulina, widzę, że podnosisz rękę. Niestety nie ma możliwości udzielania ci głosu, więc prośba, jeżeli masz jakieś pytanie do tego, co się teraz dzieje, daj znać na czacie. Okej, dobra. Na razie nie mam sygnału od Pauliny. W razie czego prośba o informacje na czacie. Ja będę szedł dalej z treścią. Także gdzieś tu mamy propozycję wartości. Czyli mieliśmy ten przykład Skylinka. Są jakieś potrzeby? Jest na to konkretna odpowiedź. Bo ludzie nie kupują marki, nie? Jakby nikt nie chce kupić Skylinka samego w sobie, chyba że tacy early adopterzy, nie? No ja trochę taki jestem. Ale ludzie chcą kupić wartość, czyli dostęp do internetu i kontakt ze swoimi bliskimi. Czy to jest dla was w miarę jasne? Dajcie jedynkę, jeżeli to jest jasne, dwójkę, jeżeli coś ewentualnie wymaga do powiedzenia. Tak, to jest taka zasada, słuchajcie, u mnie na kursie, że komunikujemy się za pomocą jedynek i dwójek na czacie, więc to zawsze wygląda bardzo zabawnie. Że za jakiś czas są zdania, a potem jest dużo jedynek i dwójek. Dziękuję bardzo. Idziemy dalej. No i tu jest pytanie oczywiście, jak mogę kreować wartość jako brand manager? To jest bardzo prosta odpowiedź, bo tutaj sięgamy po miksologię. Nie? Dla mnie to jest najlepsza analogia w ogóle tego, ja, jeżeli chodzi o marketing, no to miksologia, robimy drinki. No bo ogólnie problem jest taki, że możemy mieć shaker, możemy mieć super kieliszki, możemy mieć najdroższą whisky. Ale jak nie wiemy, jak w jakich proporcjach to wlać i z czym połączyć, to na pewno wyjdzie nam coś totalnie, totalnie niestawnego. I
właśnie marketer, ponieważ gdzieś jest w stanie łączyć kropki, ponieważ gdzieś przewiduje przyszłość, to gdzie będziemy, jest tą osobą, która ma trochę przepis na to też, jak połączyć te różne elementy, żeby one w cudzysłowie dowoziły. I to jest ta miksologia. Słuchajcie, jesteście barmanami na tym dancingu. Wyłączycie różne elementy, wyłączycie pewne składniki po to, żeby cała organizacja była w stanie dotrzeć do waszych klientów i konsumentów z super propozycją wartości. Ale to wy stoicie na czele tego, co zaoferujecie. I tutaj nam przychodzi z pomocą pan McCarthy, który jeszcze w 1960 roku opracował model 4P. I tu mam kolejne pytanie z odpowiedzią 1 i 2. Jeżeli znacie 4P, dajcie jedynkę, jeżeli nie znacie 4P, dajcie dwójkę. To tylko, żebym wiedział, gdzie jesteśmy i na ile o tym mówić. No, we same jedynki, sami wysezonowani marketerzy. Może parę dwójek się pojedynczych znajdzie. No to słuchajcie, w razie czego dopytujcie, ale gdzieś całe założenie jest takie, że są cztery takie dźwignie, cztery takie kluczowe elementy marketing mixu. To jest taki zestaw narzędzi marketera. I to na co ma wpływ marketer? Marketer ma wpływ na produkt, na cenę, na promocję tych rzeczy i jeszcze do tego na dystrybucję. No i produkt to jest ogólnie to, co zaoferujemy. Nie? Produkt to jest jego, nie tylko sam fizyczny produkt, ale też jego zróżnicowanie, to z jaką ma jakość, jaki jest zaprojektowany, jakie ma konkretne cechy, czy jest okrągły, czy kwadratowy, jak się nazywa marka, jakie jest opakowanie, w jakich wymiarach, czy oferujemy serwis, gwarancję, rękojmie. Produkt. Ostatnio muszę wam tu powiedzieć, kiedyś dawno temu dostałem w prezencie taką całą zastawę obiadową z Ćmielowa od mojej chrzestnej. Produkt jak produkt, nie? Niestety ja jestem osobą, która bije talerze, więc w sensie tłuczę je, szczególnie przy zmywaniu. Więc potłukłem kilka talerzy i chciałem właśnie znaleźć jakieś, żeby je zastąpić. I okazało się, że Ćmielów ma cztery kategorie produktów, że tak powiem, jakości produktów. I okazało się, że te talerze mogę zamówić jeden kategorii pierwszej, jeden kategorii drugiej, jeden kategorii trzeciej i tak dalej. Nie wiem, który jest który. Niestety niczym się nie różnią. Te cechy są dla mnie niezauważalne, ale myślę, że oni jako eksperci w tym dużo lepiej się na tym znajdą. To jest przykład anegdotyczny, ale chodzi mi o to, że to zróżnicowanie produktu i to te cechy, one są zarówno dla was jako marketerów, jak projektujecie rzeczy, jak i dla odbiorców. I nie zawsze to, co wy widzicie i to, co się rozróżnia, może być widoczne też dla odbiorcy. Więc ja zawsze polecam patrzeć na ten produkt trochę bardziej oczami mimo wszystko osoby, która kupuje. Drugi kawałek marketing mixu to jest cena. No i tutaj wiecie, że jest jakaś cena katalogowa, może być od tego jakiś rabat, zniżka, bonus, promocja, może być wydłużony albo skrócony termin płatności, różne warunki kredytowania, no ale gdzieś jest sobie ta cena. Czyli kupiłem talerz Ćmielowa, on kosztował 16,99 z kategorii trzeciej na przykład, a kategorii pierwszej kosztował 24. No i żeby to sprzedać, pojawia się jeszcze temat promocji. No i tutaj jest z jednej strony promocja sprzedaży, czyli taka promocja w kanale sprzedaży, czyli wiecie, kup dwa, dostaniesz trzeci gratis. Reklamy. Też jest informacja od personelu sprzedaży, PR, marketing bezpośredni. Na pewno tu jeszcze całą listę kategorii mogliście wymyśleć, ale to są ogólnie te wszystkie działania, które podejmujemy, żeby tą sprzedaż napędzić. Czyli one niekoniecznie są związane z produktem i jego ceną, a są dodatkowe działania, które sprawiają, że ktoś przychodzi do sklepu i sięga po ten produkt na półce. Skoro mówimy o półce, to jest ostatni element i to jest dzisiaj akurat coś, czym ja się zajmuję w mojej organizacji, czyli dystrybucja, czyli dostępność produktu. Bo produkt ma dwa rodzaje dostępności, pewnie to wiecie. Jest dostępność fizyczna, czyli czy mogę w ogóle go kupić, i dostępność mentalna, czyli ja uważam, że to jest coś dla mnie. No i ta promocja jest bardzo o dostępności mentalnej, czyli gdzieś oni próbują znaleźć tą część w naszej głowie, w której zasieją ziarno i sprawią, że ktoś będzie chciał nasz produkt kupić. A dystrybucja jest o tym, że ten produkt w ogóle jest dostępny. Ja jestem wielkim fanem PlayStation, uwielbiam grać na konsoli, to jest strasznie coś, co mnie relaksuje. Słuchajcie, chciałem kupić w zeszłym roku PlayStation 5. Pewnie część z was może kojarzyć, jakie są problemy z kupieniem PlayStation 5, więc moja dostępność mentalna i promocja dobrze zadziałała. Moja dostępność mentalna była maksymalna, ja ją bardzo chciałem, byłem przekonany. Po czym się okazało, że nie ma dystrybucji, w sensie, że naprawdę
jeżeli nie zamówiłem w preorderze, to potem trzeba walczyć i szukać miejsca i w końcu udało mi się kupić, bo jeszcze postanowiłem sobie, że nie zapłacę więcej, czyli ta cena, nie zapłacę więcej niż cena katalogowa, więc nie będę kupował od skalperów na Allegro. Wiedziałem doskonale, jaki chcę produkt, no ale ta dystrybucja cały czas była przeszkodą, więc w którymś momencie łącznie z tym, że followowałem na Twitterze profil Media Expert, żeby znaleźć to PlayStation. Więc ta dystrybucja była przeszkodą po to, żebym gdzieś kupił ten produkt. Finalnie się udało, ale gdzieś te dwie rzeczy muszą się łączyć. Czyli to jest też o tym, że jak tworzycie nowy produkt, zanim zaczniecie go reklamować, warto sprawić, że on jest gdzieś dostępny. Dobrze. Idźmy dalej. Wszystko o marketingu, myślę, że powinno być jasne. Jeżeli nie, to zawsze możecie jeszcze dopytać. Ale to, co jest dla mnie strasznie, strasznie istotne. Słuchajcie, marketing mix ewoluuje. I to jest gdzieś to, co zapowiadałem na początku, że on się zmienia. Że mieliśmy te 4P, product, price, promotion i place, ale zmieniamy się. Słuchajcie, no Kotler ma taką w ogóle manierę, która sprawia, że on gdzieś te modele aktualizuje i on zamyka to w kontekście kolejnych marketingów 1.0, 2.0, 3.0. Teraz ostatnio wydał książkę 5.0. Ja nie jestem największym fanem Kotlera, ale na kursie trochę korzystamy z jego przemyśleń. Uważam, że ma świetne modele. I Kotler powiedział, że już nie myślimy o produkcie. Nie, nie, nie. Myślimy o ludziach, którzy kupują nasz produkt. Już nie myślimy o cenie jako takiej, myślimy o procesach, które stoją za tym, czyli ile nas kosztuje wyprodukowanie, jak ono wygląda, jak ten produkt dojeżdża do klienta i na tej podstawie wyceniamy. Czy gdzieś tam odtworzeniowo sobie to budujemy. Nie robimy promocji z tych, tylko robimy programy lojalnościowe, robimy całe programy, gdzie angażujemy naszego klienta. I wreszcie nie robimy dystrybucji, tylko mamy pewne dokonania, mamy taki performance w rynku i na to patrzymy i to jest to, co mierzymy. Więc Kotler nam nie burzy tego, co było wcześniej. On nie mówi, że już nie robimy produktów w cenie, które promujemy i sprzedajemy w odpowiednim miejscu. On troszeczkę nam przekłada to myślenie. I tu się pojawiło pytanie od Ewy na czacie, a co z Hylak i dystrybucją, która i tak specjalnie ogranicza dostępy? Na pewno część z was, która chciała kupić torebkę Półksiężyc od Hylakowej, przeżyła ten dramat, że ona nigdzie nie jest dostępna. Pełna zgoda. I to jest, zobaczcie, to jest właśnie to myślenie kotlerowe o performance. Ona myśli o tym, że żeby był popyt na jej produkty i nie fundować za dużo, nie robić za dużo reklam, nie fundować za dużo programów, tnie troszeczkę swoją dostępność. I stawia na performance tych torebek, które są. Co się dzieje? Ona jest tak pożądana, że nie musi jej sprzedawać w promocji. Natomiast podpowiem wam, że bardzo często jak chcecie kupić jakąś konkretną torebkę, której nie ma na stronie i napiszecie, do Hylak okazuje się, że jakaś tam się znalazła akurat ze zwrotów. Naprawdę ostatnio kupowałem swojej partnerce też torebkę, której nie było dostępne i miała datę dostępności za 4 miesiące. Okazuje się, że da się wyciągnąć specjalny kod, żeby ją zamówić. Więc tak jak Paulina wspomniałaś, inny jest marketing marki luksusowej niż tradycyjnej. I to jest ważne. Zobaczcie, marki różnie tymi dźwigniami działają. Różne rzeczy też pobudzają. Przez to, że torebki Hylak są niedostępne i miały bardzo dobry PR na początku, one są bardzo pożądane, nie? Tutaj gramy sobie taką regułą niedostępności, skoro nie mogę czegoś mieć, to tym bardziej chcę tego. No ale na przykład jak sprzedajemy Delmę do kanapek, to też była marka, na której pracowałem, no to wiecie, Delma nie może zagrać niedostępności. Jak nie ma Delmy w sklepie, to jest 5 innych margaryn, które można kupić. Więc Delma robi coś innego. Delma walczy ceną, próbuje ją obniżyć, optymalizuje tak procesy, żeby one były najbardziej efektywne. Bardzo fajny przykład, słuchajcie, jednej marki, jednej osoby z poprzedniego kursu, to jest marka Mokosz, myślę, że możecie kojarzyć, to są właśnie te supernaturalne kremy do twarzy w słoiku. Mokosz w swoim sklepie internetowym w ogóle nie gra ceną. Mokosz ma tylko konkretne progi, w której do produktów sprzedawanych w sklepie internetowym dodaje prezenty. I jak zobaczyliście sobie grupę na Facebooku Mokosz, niesamowite to jest to, jak ludzie się tam wymieniają informacjami o tym. Oni budują społeczność wokół marki. O Boże, już wyprzedzam w ogóle to, co powiem. Oni budują społeczność, słuchajcie, oni budują cały program komunikacji
ze swoimi klientami. Więc to jest, cofamy się do tego, co było przed chwilą. Miksologia, to wy miksujecie podejście. Ja wam tylko muszę zwrócić uwagę, bo widzę, że parę osób podnosi rękę i ja nie mam żadnej możliwości niestety zareagować na wasze podniesienie ręki poza prośbą, żebyście napisali na czacie. Niestety nie będę miał możliwości udzielenia wam głosu. I Marcin, jeszcze poruszyłeś fajny temat. Produkty walczą w sposób rozpychania się na półkach, żeby nie było miejsca dla konkurencji. Bardzo fajne stwierdzenie. To jest niesamowity kawałek w ogóle kategorii management. Ułożenie produktów na półce to jest cała nauka. I jak im się, jak to się robi, czym to jest kierowane. No bo gdzieś rzeczywiście taka zasada kciuka jest prosta. Jaki jest udział rynku, taka jest obecność na półce. No ale oczywiście obecność na półce można kupić, można sobie rozszerzyć nowościami, nowymi indeksami. Ta obecność na półce i ta widoczność, zobaczcie, to jest znowu rodzaj dostępności i to jest skierowane performancem marki. Ale też chodzi na przykład visual merchandising, który moim zdaniem jest trochę bardziej w promocji, czyli w programach, ale nie zmienia to faktu, że to też jest ważne. No, zobaczcie, ile tu jest rzeczy, nie? Ile jest narzędzi, ile rzeczy w ogóle fruwa i każdy z was pracuje na innej marce, robi inne rzeczy, więc wiecie sami, jakie macie narzędzia w tych czterech dźwigniach. To, co tylko Kotler wam tu mówi, zwróćcie uwagę na inne rzeczy. Nie myślcie o produkcie, myślcie o ludziach, którzy go kupują. Nie myślcie, ile kosztuje ten produkt, tylko co trzeba zrobić, żeby on powstał. Nie myślcie o tym jako promocji, jednorazowej reklamie, którą puścicie i zapomnicie, bo to jest naprawdę passé, to są lata 60., to jest naprawdę to, co było w Mad Men, że puszczacie reklamy, robicie wielką kampanię telewizyjną, robicie hasło na temat papierosów It's toasted i wszyscy to wiedzą. No nie działa tak. To musi być jakiś program, to musi być jakiś plan, to musi być poukładane. I nie myślicie tylko o dystrybucji, gdzie jest wasz produkt, ale też jakie są jego dokonania, jaki jest performance, żeby tam się znalazł i utrzymał się na półce i w obecności. No ale to jest Kotler 86. No słuchajcie, wasze marki myślę, że od 86, jeżeli wtedy w ogóle istniały, na pewno wyewoluowały, a jeżeli powstały później, też już mają inne podejście. I to jest ostatni kawałek, który chciałem wam pokazać. Oczywiście tych P, zobaczcie, jest cały czas 4, ale to też nie do końca, bo są modele, w których jest 8P, Unilever cały czas pracuje na modelu, w którym jest 6P, ale one gdzieś wszystko wszystkie mają taki bardzo wspólny mianownik tego, co oferujemy, czyli tego, co jest na żółto. Ale ja wam chcę, gdzieś to jest moim celem dzisiejszych zajęć, pokazać, żeby nie myśleć tylko o tym, co oferujecie. Bo tych P może być ile chcecie. Możecie tam dorzucić P dla e-commerce, możecie oddzielne P dorzucić dla opakowania, bo tak robi właśnie Unilever na przykład. Ale tu nie o to chodzi. Ja bym chciał, żebyście myśleli o tym, jak w nowoczesny sposób wpływać na te swoje 4P początkowe, jak wpływać na produkt, cenę, promocję i dystrybucję. I tutaj przechodzimy do takiego clue i do modelu 4C. Do modelu 4C, który gdzieś swoje źródło ma, jeżeli dobrze pamiętam, w książce Marketing 4.0 Kotlera, czyli znowu Kotler. I pytanie, kto z was o tym 4C słyszał? Dajcie jedynkę, jak słyszeliście o 4C, dwójkę, jak nie słyszeliście. Dobra, dużo dwójek. Uf, dobrze, powiem wam coś nowego. Fajnie. Słuchajcie, te 4C. One pochodzą od bardzo konkretnych rzeczy. Że już nie mówimy do końca, okej, dwie osoby słyszały, przepraszam, na koniec. Fajnie. To jeżeli czujecie, że coś mogę dopowiedzieć, to też dawajcie znać. Tutaj mamy taką historię, że tak w skrócie, ale marketing 4.0 to jest marketing, który jest dużo bliżej człowieka, który razem z nim współtworzy propozycję marek. To jest marketing, który widzi te przemiany i widzi, że tak naprawdę marki mają dużo bardziej poziome relacje z klientami, że wciągają ich do dyskusji, że to już nie jest ten poziom, że coś produkuję, wypuszczam na rynek, ludzie to kupią. Nie, nie, nie. To jest poziom, słucham moich klientów i ich zapraszam do współtworzenia. To jest to, że moi klienci też mają możliwość dialogu ze mną. Moi klienci mają swoje social media, komentują moje produkty i rozmawiają na ten temat, prowadzą konwersacje. I to jest historia o tym, że jesteśmy bliżej i zapraszamy naszych klientów do procesu. Więc już nie mówimy o produkcie, mówimy o współtworzeniu go, o kokreacji. Nie mówimy trochę już o cenie jako takiej, tylko chcemy powiedzieć o tym, że ta cena produktu zachowuje się trochę jak waluta, czyli nigdy nie jest stała.
Jest tak jak Forex, ten kurs dolara do złotego może być codziennie inny. Nie robimy reklam bezpośrednio. Nie wypychamy naszego komunikatu, tylko zapraszamy naszych użytkowników do konwersacji. I wreszcie ostatni kawałek jest taki, że nie tylko opieramy się na tradycyjnych kanałach sprzedaży, ale też aktywujemy społeczność. Słuchajcie, tu nie chodzi o marketing społecznościowy i grupy na Facebooku, tylko aktywujemy społeczność, żeby to ona za nas tworzyła nam możliwości do sprzedaży. Zaraz wam pokażę przykłady, to zrozumiecie lepiej, bo ja wiem, że to wszystko teraz brzmi mgliście, ale zabierzcie się ze mną w podróż, spójrzmy na to razem. Zaczniemy sobie od kokreacji. I kokreacja to jest taki fajny kawałek, bo to oczywiście może być kustomizacja produktu. Na pewno wiecie o takich rzeczach, gdzie możecie sobie zamówić na przykład garnitur szyty na miarę. Bardzo polecam Zakroman na niecałej w Warszawie. Świetne miejsce, gdzie idziecie. Wybieracie sobie z pełnika materiał razem z osobą, która jest tym bardziej doświadczona. Ustalacie sobie, jak to ma wyglądać. Niestety ktoś wam szyje coś na miarę. To jest taka kustomizacja i to jest akurat taki poziom kustomizacji, że to jest super do was dopasowane. Ale równie dobrze to może być koszulka z nadrukiem jakimś konkretnym. Na przykład Vans ma taką super ofertę teraz, że możecie sobie nadrukować cokolwiek na te buty. Macie ofertę Nike ID, gdzie można zaprojektować swoje buty i je zamówić. Jak macie jeszcze jakieś przykłady, wrzucajcie je. Ale ja tutaj chcę powiedzieć bardziej o rzeczach, gdzie naprawdę zaprasza się do współtworzenia produktu od podstaw. Jest takich super przykładów, które znalazłem. To jest hackathon. Pewnie kojarzycie formułę hackathonu, gdzie zapraszamy osoby, dajemy im konkretne zadania, które mają rozwiązać, jakby mają konkretne potrzeby na stworzenie aplikacji, rozwiązań IT. I zostawiamy je na weekend po to, żeby popracowały i stworzyły coś ciekawego. Następnie nagradzamy tych najbardziej aktywnych. No i tutaj mamy połączenie, gdzie jest El Pasión, czyli Software House i Nuance. Mam nadzieję, że markę Nuance kojarzycie jako Nuance Radio, które razem tworzą hackathon natomiast muzyki i danych. Zobaczcie, zapraszamy ludzi. Oni to promowali bardzo na Nuance jako w swoim medium. Oni zapraszają ludzi, którzy łączą te dwie rzeczy, łączą kompetencje IT i do tego jeszcze są fanami Nuance po to, żeby połączyć te elementy, żebyśmy mieli zaangażowanych ludzi w stworzenie rozwiązań. I Wiktoria, bardzo fajne pytanie z czata. Czy menu poduszkowe, czyli możliwość wyboru poduszki do spania w hotelu zalicza się do kolokacji? Pewnie. Jasne, że to jest też przykład bardziej kustomizacji. Słuchajcie, to już jest super punkt w ogóle. Ja, szczerze mówiąc, ja jeszcze nie widziałem menu poduszkowego, a że mam alergię na pierze, to jest coś, co bym chętnie w ogóle korzystał z tego. Jest bardzo fajny przykład. Gdzie można coś sobie wybrać. Słuchajcie, gdzie wychodzimy do klienta i mówimy, drogi kliencie, ale ty nam powiedz, co najbardziej chcesz, to my ci pomożemy. No i drugi przykład, który ja sobie wybrałem, to jest akurat przykład, konsultacji społecznych. Akurat Warszawa w zeszłym roku miała ten ogromny projekt rozszerzania strefy płatnego parkowania niestrzeżonego. Ci, którzy byli tego ofiarą, wiedzą, jakie to było piekielne wykupienie sobie nowego abonamentu i jak duże to zmiany to wprowadzało. No ale te zmiany były wprowadzone konsultacjami społecznymi. Urzędnicy specjalnie planowali spotkania, czy online, czy offline, gdzie zbierali informacje od ludzi, jak sobie to wyobrażają, czego by oczekiwali, jak to miałoby wyglądać. I to też jest kokreacja. Słuchajcie, no miasto jest marką, nie? Miasto Stołeczne Warszawa, jakby nie patrzeć, logotyp ma. Też jest w jakiś sposób produktem, nawet produktem, za który płacimy, przypominam, podatki. I oni nas zapraszają do współtworzenia tej przestrzeni. Czy biorą to potem pod uwagę? No to są różne opinie. No ale gdzieś jest ten element też kokreacji. Że kończąc na tym, jak najbardziej to jest kokreacja, jeżeli robimy menu poduszkowe. Kustomizacja jest super, ale taki level up to jest zaproszenie klientów. Niech coś tworzą z nami, niech nam powiedzą, czego najbardziej chcą, co możemy stworzyć. Jasne, że to jest łatwiejsze, jak macie biznes B2B,
i oferujecie usługi agencyjne, consulting, bo to jest praca jeden na jeden. Trochę trudniejsze jest, jak to robicie na dużą skalę, ale też się da. Zobaczcie na miasto Warszawy i na hackathon z Nuance. To idziemy dalej. Słuchajcie, waluta. Waluta jest o tym, i teraz Marcin, chyba ty napisałeś o tym przykład na czacie, że to też jest kwestia na przykład w grach. Chyba to jest do tego przykład, bo mi się od razu kojarzy ten temat. Na przykład różnych dodatków w grach i wyposażenia, które się kupuje i ta cena gry tak naprawdę, mimo że jest jakaś podstawowa na początek, którą płacimy, to okazuje się, że ona się zwiększa wraz z naszym zaangażowaniem. Bardzo fajny przykład. Bo kupujemy jakąś podstawową grę, potem jest jakiś płatny dodatek, potem chcemy kupić dodatkową broń, ubranie dla naszego bohatera. Nagle się okazuje, że wydajemy więcej, bo to jest też jakiś dynamiczny element. Ale ja wam chcę powiedzieć o dwóch przykładach akurat, które dla mnie były takim otwarciem oczu. Pierwszy punkt jest taki, to jest akurat przykład, nie wiem, czy ostatnio, to też był ten element na ostatnim kursie, porozmawialiśmy o Macie, natomiast gdzieś jeden kawałek, to było to, że był koncert Maty na lotnisku Bemowo, była pierwsza pula biletów koncertowych za 70 zł, ostatnia pula kosztowała bodajże 150. I to jest ta dynamika cen, że wraz z popytem rosły ceny. Odchodzimy od jednego cennika. Nie ma jednego pierwszego cennika, tylko my ewoluujemy wraz z popytem. Ceny są dynamiczne. Zależą od rynku, zależą od tego, co się dzieje. I drugi przykład, który chciałem wam pokazać, to jest przykład Coca-Coli. Te produkty Coca-Coli, te trzy, które tutaj widzicie, czyli puszka 250 ml, kubek półlitrowy i dwulitrowa mogą kosztować tyle samo. Tylko, że kupujecie je w innym miejscu. Dwulitrową kolę kupujecie w Szafce, ten kubek kupujecie w McDonald's na stacji benzynowej, a tę puszkę kupujecie w parku w bardzo upalny dzień, gdzie jest pan, który tam stoi i ma lodówkę z napojami. I one wszystkie mogą w tym momencie kosztować 9,99 w sumie. Ale w innym kanale sprzedaży te ceny mogą być różne. I to jest też to, że cenę, to ile płacimy, to co kupimy, bardzo dobieramy do miejsca, w którym jesteśmy. Inna cena tej coli będzie w kinie, gdzie nie możemy wnieść własnego napoju. Inna jest w McDonald's, kiedy bierzemy to razem z zestawem. A inaczej jest, jak planujemy wieczorem domówkę i chcemy kupić dwie butelki coli, bo się zawsze przydadzą. A inaczej też ta cola kosztuje w klubie wieczorem, kiedy nawet nie wiemy, ile płacimy. Więc gdzieś te ceny mogą być dynamiczne i ten sam produkt w różnych miejscach, ta puszka może równie kosztować. Także zobaczcie, że to podejście do ceny jak do waluty nie jest tylko dla koncertów, ale też może być dla takich produktów jak Coca-Cola, które są z nami już ponad 100 lat. No i jeden przykład jeszcze i bardzo jestem zaskoczony, że jeszcze nikt tego nie napisał na czacie, to są ceny oczywiście biletów lotniczych, które wraz z kolejnymi tygodniami ze sprzedażą po prostu rosną. Łącznie z tą całą historią, że dzięki plikom cookie strona linii lotniczej wie, że już ją odwiedzaliśmy, więc automatycznie nam może serwować wyższą cenę. To jest najbardziej tutaj typowy tego przykład. Ta cena zmienia się wraz z popytem. To już idąc dalej, idziemy do konwersacji. I tu jest taki punkt jeszcze. O Boże, słuchajcie, ważna informacja na czacie. Dzisiaj rano 1 plus 1. Muszę sprawdzić. Dziękuję bardzo, Martyn. Ale idziemy do konwersacji. Konwersacja to jest bardzo istotny kawałek, bo kiedyś było tak, że mieliśmy reklamę, puszczaliśmy ją w telewizji, ludzie szli kupić albo nie kupić naszego produktu w sklepie. Na tym się troszeczkę kończyła historia. No raz na jakiś czas ktoś zadzwonił na Consumer Care i powiedział, że nasz produkt mu się może nie podobać w jakiejś sytuacji. Albo okazywało się, że produkt się robi kultowy i nagle ludzie nosili t-shirty z napisem Coca-Cola. Fair enough. Ale gdzieś tej konwersacji brakowało. Nie można było bezpośrednio odezwać się do marki. A technologia sprawiła, że ta jednostronna komunikacja zamienia się w dialog. Że my możemy skomentować, że marki więc chcą z nami wchodzić w dialog. Tworzą grupy na Facebooku, gdzie będziemy z nimi rozmawiać. Tworzą fanpage, gdzie komentujemy rzeczy. Jest bardzo dużo miejsc, gdzie taką rozmowę możemy podjąć.
Ja właśnie chciałem się podzielić z Wami kilkoma przykładami to takich marek, które są mniejsze, ale też to jest ciekawe. Jeden przypadek to jest akurat Kickstarter. Uważam, że... A w sumie to jest pytanie do Was. Ilu z Was kupowało coś na Kickstarterze? Dajcie jedynkę, jak coś macie z Kickstartera albo innego portalu, gdzie też przed launchem produktu zbiera się na jego środki, albo dwójkę, jak nie robiliście tego. Dobra, więcej dwójek niż jedynek. Bo ja mówię, że jestem osobą, która często kupuje na Kickstarterze i potem bardzo żałuję, że to zrobiła. Ale tak dwie osoby widzę, że są tylko ze mną. Ale są przypadki, gdzie wcale nie. I tutaj jest akurat przykład gry planszowej Wiedźmin Stary Świat. Niesamowita historia, no bo to jest firma z Poznania, która ją stworzyła na licencji CD Projekt. I stworzyła super kampanię na Kickstarterze. Fajna marka, fajny produkt. No i tam jest taki dialog, że z kolejnymi poziomami odblokowania ceny, jakby kupujemy, kolejni kupujący dołączają, odblokowują się kolejne dodatki. I to jest strasznie super sprawa, bo gdzieś po jakimś czasie ludzie czują, że mają jakiś wpływ na to, jak będzie finalnie wyglądał produkt. A druga kwestia jest taka, że zawsze taki produkt kickstarterowy potem ma swoją grupę, gdzie wymienia się aktualizacjami, co już się udało osiągnąć, co się zmienia, jak to wygląda. Czasem to wzbudza zadowolenie, czasem niezadowolenie, ale jest jakieś miejsce w internecie, żeby na ten temat porozmawiać. Drugi przykład, który bardzo lubię, jest taka influencerka Martyna Kaczmarek, możecie kojarzyć lub nie, Martyna porusza tematy bardzo często zahaczające o temat feminizmu, ale też body positive. Strasznie ciekawe treści. Myślę, że jeżeli jesteście w tych tematach, ja bardzo lubię to, że Martyna jest mega merytoryczną osobą. I Martyna napisała książkę. I jestem wielkim fanem historii z jej Insta Stories. Martyna wrzuciła okienko, żeby ktoś napisał, żeby ludzie napisali po prostu coś tam, bo napisała Martyna, powiedz mi. I jedna z osób obserwujących napisała, dlaczego przedsprzedaż książki jest tylko do 9 listopada, ja i wypłata 10 płaczemy. Co Martyna mówi wtedy? Martyna mówi, ok, przedłużamy do 10 listopada. Słuchajcie, no szybka reakcja, bardzo fajne podejście. Gdzieś na pewno to buduje też lojalność wokół tego. Martyna jest tak, Martyna, imienniczko Martyny, wspomniała na czacie o tym, że tutaj jest jeszcze temat marki odzieżowej i pewnego kryzysu PR-owego i tam się sporo dzieje. Słuchajcie, myślę, że niestety nie będziemy mieli czasu, żeby to omówić, ale naprawdę bardzo ciekawy case w ogóle, jeżeli chcecie poczytać. Myślę, że warto, też ona sama u siebie komentowała, ale też jeżeli wrzucicie sobie w Google Martyna Kaczmarek, to na pewno coś możecie znaleźć na ten temat. Ale ja jestem jej fanem i tak jestem fanem gdzieś jej podejścia, myślę, że podejścia do dialogu. Więc nie bierzcie tutaj tego jako całość oceny mojej, jej podejścia, bo też nie chciałbym, żeby o tym to było, ale dla mnie to jest bardzo konkretne podejście do obsługi klienta i gdzieś to jest coś, co mi się rzuciło w oczy. Natomiast co do reszty, zostawmy sobie ten temat na dzisiaj. Ostatni kawałek, który jeszcze chciałem Wam powiedzieć, to jest temat związany z taką marką Mójka i taki piękny, marka odzieżowa, bo było przed chwilą o marce odzieżowej innej Martyny, ale chciałem Wam opowiedzieć o MKTP, MKTP, która tworzy bardzo proste, moim zdaniem bardzo basicowe rzeczy, ale ma niesamowitą obsługę klienta. Naprawdę gdzieś uważam, że też przez obsługę klienta, przez to, jak buduje swój wizerunek tym, ona jest bardzo dobrze oceniana przez klientki. Akurat to jest źródło informacji, jest moja partnerka, która jest wielką fanką polskich marek modowych, ale naprawdę ona jest hard userem tej marki właśnie przez doświadczenie z obsługą, właśnie przez to, że za każdym razem, jak coś się popsuło, nie było żadnego problemu, żeby to naprawić albo wymienić, jakby się nie dało tego ogarnąć. A co jest najważniejsze, też to widać na grupach, gdzie po prostu o tej marce mówi się dobrze z tego punktu widzenia. Jest to taka konwersacja, ale zobaczcie, swoją drogą, wspomnieliśmy Martynę Kaczmarek, zobaczcie, jaka konwersacja nam się od razu zrobiła, nie? Im tematy są bardziej kontrowersyjne, tym częściej wchodzimy w dłuższy dialog na ten temat. To też jest taka fajna reguła. Więc tak na koniec dnia kontrowersja też sprzedaje. Ale to zostawmy sobie te rozważania. Słuchajcie, na kursie będziemy mieli też dużo, mam zaplanowane z takich spotkań live, gdzie chciałbym, żebyśmy porozmawiali warsztatowo.
Więc na pewno też będzie okazja, żeby porozmawiać na ten temat do dyskusji. Dominik, widzę, że się pojawia, że więc pewnie to znaczy, że mamy ostatnie 5 minut. Znaczy, ja nie chciałem ucinać, chciałem tylko dać znać, że możecie już po prostu pisać pytania, bo widzę, że tutaj Mateusz was świetnie zaangażował. Natomiast jeżeli macie jakieś takie pytania nie do aktualnego slajdu, możecie już pisać, niech nam się zrobi górka, a niech Mateusz spokojnie dokończy ten wątek. Słuchajcie, Dominik będzie czytał też to, co jest na czacie, także spokojnie piszcie pytania, piszcie, co potrzebujecie, to będziemy monitorować. Kontynuując tylko, bo wyszliśmy teraz w konwersację, ostatni kawałek, który dla mnie jest bardzo ważny, ale jeszcze zanim przejdziemy do ostatniego kawałku, komentarz od Sandy też, że Lauella to jest kolejny przykład marki, która bardzo słucha klientów. Jak najbardziej też się zgadzam. Pewnie takich marek zresztą, które słuchają klientów i z nimi rozmawiają, macie tutaj dużo więcej. To jest dla mnie też dobry przykład i bardzo wam polecam, żebyście myśleli o tym, jak w konwersacje wchodzicie ze swoimi klientami. Czy w ogóle słuchacie to, co mówią na wasz temat i co z tym robicie. No bo gdzieś tu padł temat znowu influencerki Martyny. Ja możemy już nie oceniać jej działania i całe kryzysy wokół tego, no ale gdzieś myślę, że to, że to się dzieje, to jest akurat po jej stronie przynajmniej słuchania. Ostatni kawałek, który chciałem wam powiedzieć z 4C, bo te trzy poprzednie to moim zdaniem one są w miarę jasne. Ten jest najtrudniejszy do złapania, to jest aktywacja społeczności, bo to nie jest grupa na Facebooku. Bo to jest trochę historia o tym, że czekanie na dostawę następnego dnia to nie jest to, czego my chcemy. My chcemy możliwości tego, żeby mieć produkt dzisiaj, żeby mieć go tu i teraz, żeby chcemy, żeby ktoś nas zaangażował. I z drugiej strony marki też wymyślają, jak zaangażować naszą społeczność, ludzi wokół nas, żeby nam to sprzedawali. Oczywiście, tutaj mamy super przykład, który jest z nami lata, czyli Avon. No Avon, który ma swoje konsultantki wszędzie, ich jest kilka tysięcy i zawsze nam konsultantka coś sprzeda. Nawet pewno kojarzycie ten mem, który krąży na Instagramie, gdzie jest konwersacja dwóch lasek. Jedna z nich pisze, że jesteś dwulicowa, nara. A potem kolejne pytanie, czy chcesz coś z Avonu. Tak, to jest właśnie o tym. Avon świetnie aktywuje społeczność. Ale w ogóle technologia nam jeszcze bardziej pozwala to zrobić. I to są takie rzeczy, to są bardzo proste rzeczy. Słuchajcie, jedna rzecz to jest właśnie projekt, który kiedyś Carrefour uskuteczniał. Nazywał się Sąsiadki. I to były społeczne zakupy. Czyli ktoś z mojej okolicy nie może iść po zakupy, zgłasza tą potrzebę Carrefourowi, a ja, ponieważ mam program lojalnościowy w Carrefourze, dostaję powiadomienie, że jak pójdę na zakupy, to mogę sąsiadowi zanieść zakupy i dostać za to kod rabatowy. Idealny produkt, żeby zaangażować społeczność w poszerzanie sprzedaży, w poszerzanie naszej dostępności. No pamiętajcie, to było to P, czyli miejsce sprzedaży, czyli dostępność naszych produktów. Super przykład Glovo, gdzie każdy może się zatrudnić i rozwodzić produkty i dzięki temu na przykład zakupy z Biedronki mogą nam przyjechać jeszcze tego dnia. Kolejna rzecz jest taka, to jest też uwielbiam, moja historia znowu bardzo personalna, kiedy chciałem przykręcić szafę do ściany w przedpokoju, niestety przewieciłem przewód, który łączył, w sensie szedł od licznika i zasadniczo wyłączyłem prąd w całym mieszkaniu. Więc wtedy oczywiście googlowałem elektryk 24 godziny w Warszawie, no bo oczywiście robiłem to po 22 i tak trafiłem na tą usługę ElectroStart, która zrzesza elektryków w różnych miejscach miasta, po prostu gdzieś ma jakąś swoją społeczność, oni wskażą nam elektryka, biorą za to prowizję, elektryk przyjeżdża, kasuje 200 zł za 15 minut roboty, ale przynajmniej mamy światło przez resztę wieczoru, co jest naprawdę bardzo, bardzo przydatnym kawałkiem. Więc zobaczcie, to są rzeczy, w których my chcemy aktywizować ludzi dookoła, po to, żeby realizować te usługi, po to, żeby być bliżej. To jest to, że chcemy wykorzystać nasze klientki jako ambasadorki, żeby też to zdawały dalej, żeby budowały tą świadomość i budowały też sprzedaż. Każda metoda jest dobra, ale ważne jest to, żeby ten produkt docierał szybciej, był łatwiej dostępny i żeby ta dostępność fizyczna, pamiętacie, mówiliśmy o mentalnej i fizycznej dostępności, żeby ona była blisko mnie i była na wyciągnięcie ręki. Więc to są takie cztery elementy, to 4C, więc oczywiście to puentujemy sobie tym, czy my możemy zapomnieć 4P i oczywiście, że zapomnieć o 4P nie możemy w ogóle. No słuchajcie, to 4C, każdy z nich jest ulokowany w tym, co my oferujemy, jest ulokowane w naszej ofercie, ale to jest nasza oferta, to co było na górze. A 4C mówi o tym, jak my wchodzimy w interakcję z ludźmi. I to chciałbym, żeby była dla was inspiracja, bo żeby wspólnie kokreować, potrzebujemy produktu, od których wystartujemy. Wiecie, musimy mieć hotel, żeby mieć menu poduszkowe w tym hotelu. Żeby posługiwać się walutą, musimy mieć jakieś założenie do ceny, musimy wiedzieć, co za nią stoi, musimy wiedzieć,
ile wydaliśmy, żeby ten produkt się znalazł. Żeby toczyć konwersację, musimy mieć jakiś plan promocji, czyli gdzieś musimy mieć ten kotlerowski program. I wreszcie, żeby aktywować społeczność, musi być jakaś dystrybucja. Jakby sąsiadki Carrefoura mają sens, tylko jak nie ma w danej miejscowości Carrefoura, to i tak nikt nie dotrze tam z produktami. Więc gdzieś to jest o tym, że te dwa elementy muszą się łączyć. Myślcie, co macie w 4P, ale nałóżcie na to ten filtr 4C. Nałóżcie sobie to spojrzenie, co możecie zrobić inaczej. I taki jeszcze bonusowy kawałek ode mnie, dwa przemyślenia. Jeden kawałek to jest to, że słuchajcie, 4P to jest doskonałe narzędzie w ogóle do analizy konkurencji. I dobrze jest sobie pomyśleć czasem, co oni oferują, w jakiej cenie, jak to promują i jak tworzą dystrybucję. Ja bardzo, bardzo lubię korzystać z tego narzędzia, bo to mi też daje jakąś wiedzę o marketing mixie mojej konkurencji. Ja lepiej rozumiem, co oni oferują, co oni sprzedają i jak ja mogę na to odpowiedzieć. I na przykład podbić stawkę za pomocą 4C. I druga refleksja. Powiedzcie mi, czy kojarzycie takie stwierdzenia jak czerwony ocean i błękitny ocean? Dajcie jedynkę, jak kojarzycie, dwójkę, jeżeli nie kojarzycie. Dobra, na razie porówno się rozchodzi. No tak mniej więcej porówno. Słuchajcie, idea niebieskiego albo błękitnego i czerwonego oceanu. Czerwony ocean to jest ten, gdzie mamy twardą konkurencję, gdzie mamy produkty i marki, które są bardzo do siebie podobne, które konkurują ceną, konkurują reklamą, walczą o jakiś rynek. Błękitny ocean to jest to, gdzie wychodzimy poza potrzeby tego rynku i tworzymy coś nowego, jakby podnosimy poziom propozycji. Zawsze tu jest świetny przykład z książki o Błękitnym Oceanie, czyli Cirque du Soleil, jako nowe podejście do cyrku, które łamie totalnie zasady kategorii. Nie jest cyrkiem ze zwierzętami, jest oparty na zupełnie czym innym, jest oparty na akrobatyce, to jest globalny program, to jest Błękitny Ocean. Zbada Cirque du Soleil chyba niestety miał duże problemy finansowe w pandemii, no ale tak się to kończy, jeżeli nie chodzimy na różne przedstawienia. Ale nie zmienia to faktu, że gdzieś widzicie chyba tą różnicę, że ten Błękitny Ocean to jest tworzenie czegoś nowego, tworzenie czegoś inaczej i to tworzenie jest właśnie słuchanie naszego klienta. Ja zawsze uważam, że to 4P. Jak myślimy tylko i wyłącznie 4P, to my jesteśmy na tym czerwonym oceanie. Czyli myślimy o naszym produkcie, myślimy o tych cechach i konkurujemy potem. Walczymy, żeby mieć lepszy produkt, niższą cenę, super. A 4C nam mówi, jest trochę inny świat. Po co walczyć na cenę garnituru? Tak jak na przykład bardzo często widzicie, jakie są niskie ceny, promocje w Wistuli. Skoro można po prostu iść i go uszyć. I ponieważ ten serwis jest tak super, klient jest w stanie zapłacić dużo, dużo, dużo więcej za to. I to jest właśnie o tym historia. Można inaczej budować marki. I to 4C może być dla was wytrychem, żeby wypłynąć z tego czerwonego oceanu i wskoczyć na ten niebieski.